Będziemy kontynuować nasze rozważania dotyczące budowania jedni drugich. I żałuję, że nie ma nas tutaj więcej, ale będziemy dalej posuwać się do przodu. Z listu do Rzymian z 12 rozdziału, wiersz 10, czytaliśmy, rozważaliśmy. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. I dzisiaj chciałbym położyć nacisk na to zdanie: wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Zanim jednak do tego przejdę, to chciałbym tylko przypomnieć, żeby, że tak powiem, coś w naszych umysłach, w naszych sercach mogło pozostawać. Rozpoczęliśmy od tego, że Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Kościół przyrównany jest do ciała, że jesteśmy członkami jedni drugich. I mówiliśmy, że nie damy rady jakby iść w tym kierunku zbawienia, że potrzebujemy siebie nawzajem, że jesteśmy zależni od siebie nawzajem. Jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, jak mówi Słowo Boże, z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I nie może być tak, że ktoś powie, że nie potrzebuje Kościoła, nie potrzebuje ciała, nie potrzebuje tej drugiej osoby. To jest tak, jakbyśmy mówili do członków naszego ciała, że któregoś z nich nie potrzebuje, jest zbyteczny. Tak więc nikt nie może sam funkcjonować w Kościele Jezusa Chrystusa. I też wtedy zadaliśmy sobie pytanie, czy ja pomagam stawać się dojrzałymi moim braciom i siostrom? Czy jest to w moim sercu, mam to na uwadze, że troszczę się o to, aby inni, którzy są, należą do tego Kościoła, do danego zboru, stają się dojrzałymi. Czy robię w tym kierunku jakieś kroki? Na przykład, czy zachęcam do uczestnictwa w zgromadzeniu, czy rozmawiam, w jaki sposób osoba sobie dana radzi z różnymi sytuacjami, czy trwa w modlitwach, w czytaniu Bożego Słowa. A więc różne formy takiego zainteresowania, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Ta druga lekcja była poświęcona relacjami bardziej dotyczącymi naszych emocji, takich rodzinnych relacji. Kościół jest Bożą rodziną, Bóg jest naszym Ojcem, a my w Chrystusie jesteśmy braćmi i siostrami. I też powiedzieliśmy, że to słowo adelfoi jest słowem, które oznacza rodzeństwo z tego samego łona. Wszyscy jesteśmy zrodzeni z Ducha Bożego przez Słowo Boże i tutaj stajemy się Bożą rodziną w sposób taki nierozerwalny. I to słowo, które czytaliśmy przed chwilą, akcent położyliśmy wtedy na tą pierwszą część, miłością braterską, jedni drugich miłujcie, a inne tłumaczenia mówią, bądźcie oddani jedni drugim w miłości braterskiej. I to słowo oddani oznacza być uczuciowo przywiązanym do siebie, emocjonalnie związanymi z sobą nawzajem. I znowu powinniśmy sobie zadać pytanie, czy ja naprawdę jestem, czy czuję się emocjonalnie związany z moimi braćmi i siostrami w zborze. Bo skoro tutaj jest napisane, mamy być oddani, to jest Boże polecenie, Boży nakaz. To nie jest coś, co powinienem sobie wybierać. Gene Goetz, autor tych rozważań, zwraca uwagę na to, że gdyby to działo się w nas też w taki sposób naturalny, w wielu miejscach Słowo Boże nie wzywałoby nas, każdego z nas, do tego rodzaju zachowań. A więc skoro jesteśmy wzywani, to znaczy, że nie dzieje się to tak tylko w sposób automatyczny, chociaż przecież jesteśmy zrodzeni z Ducha, mamy Ducha Bożego, ale to znaczy, że my mamy współpracować z Bożą łaską, z Bożym Duchem działającym w nas i podjąć konkretne wysiłki, abyśmy takimi osobami byli. I tutaj taką miarą tego przywiązania, tego oddania sobie nawzajem jest między innymi to, czy ja raduję się z weselącymi w zborze, a smucę się, płaczę z płaczącymi. Czy przeżywam ich sukcesy, radości, zwycięstwa i to mnie też raduje, ale też czy przeżywam ich
porażki, smutki, czy jakoś jestem zaangażowany też w to, co oni przeżywają, choćby w modlitwie, choćby w wyjściu naprzeciw z pomocą, z jakimś dobrym słowem, poprzez uczynek, działanie, aby wesprzeć mojego brata i moją siostrę. To są rzeczy, które jeśli one zaczynają funkcjonować, jeżeli w ten sposób zaczynamy funkcjonować, to możemy oczekiwać, że coraz więcej Bożego błogosławieństwa będzie wylewać się na Kościół przez nas, na zbór, na innych. No bo jeżeli ktoś się mną zainteresuje, jeżeli ktoś mi pomoże, jeżeli ktoś mnie wesprze dobrym słowem, jeżeli ktoś, widzę, jest zainteresowany mną, czyż to nie jest takim błogosławieństwem dla nas, że nie jestem pozostawiony sobie sam. A więc muszę sobie też zadać pytanie, czy kiedy modlę się w domu, w swojej komorze, myślę tylko o sobie, czy też modlę się o Kościół, modlę się o moich braci, siostry. Kogoś nie widziałem długo w zborze. Czy mówię, a to jest sprawa pastora, starszych. Nie, to jest sprawa całego Kościoła. Ja wiem, że jest większa odpowiedzialność i pastora, i starszych, ale też odpowiedzialność nasza. Jeżeli kogoś nie widzisz, to czy modlisz się, czy próbujesz do niego zadzwonić, zaesemesować, czy próbujesz go odwiedzić? To jest troska, to jest to właśnie oddanie, być przywiązanym jeden do drugiego. No, nie ma to nic wspólnego z taką obojętnością, czy takim spychaniem odpowiedzialności na drugich, na innych. Z reguły bywa tak, że jeżeli ty dostrzegasz, że czegoś jest brak w Kościele, to znaczy, że pierwszy powinieneś podjąć się tego, aby wypełnić ten brak, aby zaspokoić ten brak. I teraz kolejne to słowo, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Czy okazujemy sobie wzajemny szacunek? Mamy w Bożej rodzinie nie tylko traktować się, jak tutaj mówi to słowo, z szacunkiem, ale tu jest wręcz mowa o tym, wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Ja myślę, że są czasami bardzo proste rzeczy, jak okazać szacunek. Kiedy młodszy, widząc starszego, mówi dzień dobry. Kiedy na przykład idzie i widzi starszego, otwiera drzwi przed nim i pomaga mu przejść. To jest okazywanie w praktyczny sposób szacunku. Kiedy widzimy, że ktoś czymś tam nie może sobie poradzić, staramy się mu pomóc. To jest okazywanie nawzajem, w takich prostych rzeczach, okazywanie sobie szacunku. Szacunek to słowo w języku polskim oznacza cześć i poważanie, poszanowanie i uznanie. A więc też w jaki sposób patrzymy na siebie. Nie tylko kiedy się widzimy, ale co myślimy tak naprawdę o sobie, co mówimy o sobie poza kontaktem jeden z drugim, jakby mówimy poza plecami. Czy mamy to poszanowanie dla siebie? Czy mamy to uznanie dla siebie? Czy też po prostu jest to inaczej, kiedy jesteśmy razem, a kiedy jesteśmy poza społecznością z sobą nawzajem? Bo powinno to być zintegrowane w nas. No inaczej jesteśmy ludźmi po prostu zakłamanymi. Jeżeli coś mówimy innego w oczy, a coś innego mówimy, kiedy danej osoby nie ma. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku, w poważaniu. I to słowo, które tutaj jest użyte, szacunek, to jest słowo, bardzo fajne słowo, słowo, które brzmi time, od tego jest Tymoteusz też. To słowo oznacza cześć, szacunek, zaszczyt, honor. Też oznacza urząd, wartość. A więc, czy ja, patrząc na moich braci, na moje siostry, czy właśnie w taki sposób ich traktuję? Patrzę tak na nich, oni mają wartość, oni są godni szacunku, godni są poszanowania, godni są honoru, żeby im to pokazywać. Bo tu nie chodzi tylko o jakieś myślenie, ale w praktyczny sposób, czy ja
to przejawiam i okazuję, czy nawzajem sobie to okazujemy. Myślę, że wszyscy musimy się tego uczyć, jak praktycznie to robić. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś fałszywe, wydumane, jakieś chwalenie, klakierstwo, to nazwijmy tak, ale chodzi o szczere, uczciwe okazywanie takiego szacunku. I jeżeli mamy to w ten sposób funkcjonować, a tak apostoł Paweł pisze do zboru w Rzymie. Między innymi, czy cieszę się, muszę sobie sam zadać pytanie, czy cieszę się i staram się o to, aby moi bracia, siostry byli bardziej zauważeni niż ja? Czy staram się być tak troszeczkę wycofany, aby oni mogli być bardziej zauważeni i docenieni nawet niż ja? Bo to jest okazywanie szacunku. Czy cieszę się z ich sukcesów? Czy cieszę się, gdy są doceniani? Jeżeli ktoś jest pochwalony przy mnie, ale nie akurat ja, prawda, tak lubię być pochwalony, ale akurat nie ja i ktoś obok mnie, jakie to wzbudza we mnie emocje? Czy tam jest zazdrość? Czy ja też cieszę się, o, mój brat, moja siostra zostali docenieni, zostali uhonorowani, uszanowani. Jeżeli nie ma w nas tej zazdrości i takiego, jest to cieszenie się z tego wywyższenia drugiego, nie mnie akurat, to jest to oznaką, że mamy właściwe nastawienie, nasze serca są wolne, a jeżeli dostrzegamy w sobie coś z takiej zazdrości, takiego niezadowolenia, że akurat to nie my, to znaczy, że powinniśmy iść przed oblicze Pana i prosić, pomóż mi się z tym uporać, abym był wolny od tego rodzaju gdzieś tam wewnętrznego przeżywania, zamiast radości, że ktoś inny jest zauważony, to nie mam tej radości, powinienem się cieszyć i abyśmy prosili Pana, aby pomógł nam się z tego względu cieszyć. Zobaczmy na Jezusa Chrystusa, w jaki sposób On to okazywał, w jaki sposób On to funkcjonował, bo przecież skoro On mówi, że przez swoje słowo, jak powinniśmy funkcjonować, to znaczy, że On na pewno tak funkcjonuje. On jest tym największym wzorem cenienia innych bardziej niż siebie. W Ewangelii Jana znamy doskonale ten fragment Bożego Słowa. W Ewangelii Jana mamy jeden z największych przykładów, w jaki sposób Jezus traktował swoich uczniów. Czy uczniowie Jezusa byli doskonałymi, jak myślicie? Czy mieli wady? Czy byli to czasami narwani ludzie? Czy byli to czasami ludzie, w których była dużo, dużo z tego ja, z tej ambicji? Myślę, że możemy powiedzieć, że tak, prawda? No bo jeżeli Jezus mówi coś, a oni rozmawiają, który z nich w Królestwie Bożym jest największy, najważniejszy, prawda? Mówią, no dobrze było, gdyby jeden z nas siedział po prawicy w Królestwie Bożym, a drugi po lewicy Jezusa, to tam aż dymiło tych ambicji, tych złych pragnień. Popatrzcie, to znaczy, że wielka praca musiała być jeszcze wykonana w ich sercu, ale Jezus im usługiwał w takim stanie, w jakim oni byli w danym momencie. Jezus nie mówił im tak, jak się poprawicie, to ja wtedy dopiero was tutaj troszeczkę uhonoruję. Czy jak tutaj czytaliśmy, to ja was okażę wam szacunek. Nie. To jest właśnie zdumiewające, w jaki sposób Jezus do nich podchodził. Przecież Jezus wiedział, że Piotr się go zaprze. Prawda? Jezus wiedział, jak narwany jest Piotr często w swoich emocjach, prawda? Od skrajności w skrajność. I tutaj też podczas ostatniej wieczerzy Piotr mówi, nie umyjesz mi nóg, Panie. Ale Jezus mówi, jak ci nie umyję nóg, nie będziesz miał cząstki. O, Panie, to całego mnie umyj. Jezus mówi, nie trzeba, wystarczy, że umyję ci nogi. I popatrzcie, tu jest często to, co Jezus oczekuje od nas. Czytamy tak,
tutaj w tym fragmencie 13 rozdziału Ewangelii Jana. Ja może już później. Gdy więc, 12 wiersz, gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. A więc popatrzcie, ci niedoskonali apostołowie, uczniowie, których jeszcze wnętrzu było tyle ich ego, tyle różnych namiętności, tyle takich niewłaściwych zachowań, a Jezus nie czeka, ale sam przepasuje się, bierze wodę z misą, bierze prześcieradło, przepasuje się, nachyla się i on zaczyna im myć nogi jednemu po drugim. Mamy wzajemnie okazywać, wyprzedzać się w okazywaniu szacunku. Słuchajcie, jak byśmy się zachowali? Jest coś do zrobienia i ewidentnie coś leży, jest nabrudzone, a my przechodzimy obok, no niech to ktoś inny zrobi. Niech ktoś inny to zrobi. My tego nie widzimy albo nie chcemy zauważyć. Nagle ktoś się pochyla, bo widzi, że tak nie może być. I to robi. Czy tamci są lepsi od niego, a on to ma zrobić? Nie. Nie, wcale nie. I właśnie to jest to pokazywanie, że ja chcę służyć, mam postawę sługi, chcę usługiwać. Nie patrzę, że ktoś inny się tym zajmie, ale ja widzę to, dostrzegam i biegnę, aby to zrobić. Mógłbyś powiedzieć, no czemu ja się mam brudzić? Czemu ja mam tą nieprzyjemną robotę zrobić? Ale robisz to. Dlaczego? Bo chcesz, bo w ten sposób też służymy i okazujemy szacunek. Jezus dokładnie to zrobił. Zaczął myć im nogi. Ja myślę, że musieli się głupio czuć. Jezus musiał im umyć nogi, bo tak powiedział, ja muszę to zrobić, abyście byli czyści. Wy już jesteście oczyszczeni przez Słowo, ale jeszcze muszę wam usłużyć. I później mówi, skoro ja, Pan i Mistrz i Nauczyciel, ja wam to zrobiłem. Czy wy rozumiecie, co ja wam zrobiłem, skoro ja to zrobiłem? I wy powinniście to robić. Drodzy, to jest tak, jak przychodzimy do zboru i kiedy widzimy, że coś można byłoby fajnego zrobić jeden wobec drugiego, okazać uznanie, okazać szacunek, a my tego nie robimy. Ja wiem, że... Albo może za chwilę, mam nadzieję, do tego wrócę, o tym nie zapomnę. Oto Jezus czyni coś zdumiewającego. Mówi tak, ten fragment mówi tak w wierszu trzecim. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów, wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Ale kiedy czytałem ten fragment, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce. Popatrzcie, jak Jezus był uhonorowany przez swojego Ojca. Ojciec mu oddał wszystko, władzę, autorytet, wszystko. A on przyszedł i uniżył się przed swoimi uczniami, przed swoimi naśladowcami. On im umywa nogi. Kochani, jeżeli on to robi, to Kościół, zgromadzenie ludzi Bożych, Kościół Jezusa Chrystusa powinien być pełen ludzi, gdzie jeden wychodzi naprzeciw drugiemu, aby usłużyć w takim duchu, w taki sposób, jak Jezus Chrystus to czynił. Taką antytezą dla tego, co Jezus uczynił, byli faryzeusze, którzy
jest o nich napisane, wszystkie swoje uczynki pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Lubią pierwsze miejsca na ucztach, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rynkach, tytułowanie ich przez ludzi rabbi, czyli nauczycielu. To jest ta antyteza. Ludzie, którzy szukają tylko poklasku, szukają swojego wywyższenia, szukają, żeby było zaspokojone ich ego. To nie ma nic wspólnego z tym, z tą postawą, której Jezus oczekuje od nas, od swoich uczniów, oczekiwał od apostołów, oczekuje od nas. Sługa nie jest większy od Pana swego, powiedział Jezus. Ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie. A więc wiedzieć to jest jedno, ale gdy tak zaczniemy czynić jeden wobec drugiego, zwróćcie uwagę, przyjdzie błogosławieństwo od Pana dla twojego i mojego życia. Bóg będzie zaangażowany, aby nas posilić w tej naszej postawie sługi i usługiwaniu, napełni radością i błogosławieństwem nasze życie. Gdy to uczynicie? Jest napisane, Jezus wyraźnie o tym powiedział w Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od 25 do 28 mówi, ja przyszedłem nie aby mi służono, lecz aby służyć. Drodzy, jeżeli zrozumiemy to, jeżeli zaczniemy to robić, a wszyscy gdzieś w pewnym momencie, gdzieś tam tracimy to, i musimy się sami, że tak powiem, napomnieć, powiedzieć, nie, ja jestem powołany, aby służyć. Nie robię łachy, że tak powiem. Ja mam służyć. Pan, skoro Jezus się tak uniżył, no ale przecież On się uniżył jeszcze bardziej. To, że umył nogi uczniów, to jest zdumiewające. Kiedy Ojciec przekazał mu wszystko, wie skąd przyszedł, wie dokąd wraca, wiecie, z drugiej strony to jest ta niesamowita świadomość, że Jezus zna swoją wartość, wie kim jest i nie musi nic udowadniać nikomu, że On jest Panem i tak dalej. Nie. Kochani, to samo ty i ja, wiesz kim jesteś. Jesteś Bożym dzieckiem, usynowionym. Bóg dał tobie i mnie królestwo. Bóg dał tobie i mnie wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. I to, że się uniżymy, to nic nie ubywa z naszej wartości. To wręcz podnosi naszą wartość w oczach Boga, bo już czytaliśmy na początku, brat Roman czytał, Bóg pokornych podnosi i wywyższa, a tych, którzy się próbują wynosić, On poniży. Będę jak Jezus. Będę i mogę liczyć, że kiedy zajmę postawę taką jak Jezus, to Bóg będzie to honorował, będzie to błogosławił, będzie błogosławił moje życie. A więc nie muszę szukać poklasku, uznania za wszelką cenę, ale mam być tą osobą, która stara się innych podnieść wyżej, uhonorować wyżej niż ja sam jestem, aby oni to zobaczyli, że ja okazuję im cześć, poważanie, szacunek. Wiecie, dużo jest i w naszym społeczeństwie i w ogóle coraz bardziej, kto do kogo ma jakiś szacunek i poważanie? Jak odnosimy się, jak mówimy o ludziach, o władzy, o tym, o tamtym, w jaki sposób, o urzędnikach? Ale Jezus, chociaż mówił, wiecie, Jezus najbardziej piętnował zakłamanych religijnych ludzi. Mówi, plemię żmijowe, groby pobielane. Wy się tutaj pokazujecie jako niesamowicie, nie wiadomo kto, ale jesteście jak groby pobielane. Na zewnątrz wygląda to nieźle, ale tam głębiej pod skorupą ziemi to jest kupa kości martwych i nic więcej, tam nie ma życia. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, pisze Paweł w liście do Filipian 2:3. Uważajcie jedni drugich za wyższych.
Jezus to pokazał. Ten, który był w postaci Bożej, stał się człowiekiem. Dosłownie stał się sługą. Przyjął postać sługi, niewolnika ze względu na ciebie i na mnie. List do Filipian, 2:5-8. Tak bardzo się uniżył, że aż oddał swoje życie na śmierć na krzyżu. Najgorszą, haniebną śmiercią. W oczach Żydów był przeklęty. To był najstraszniejszy rodzaj śmierci. A jednak Jezus to zrobił ze względu na ciebie i na mnie. Ze względu na każdego człowieka. Oddał życie za każdego z nas. Jak ja mogę za tym jeszcze spierać się, udowadniać, że to inni powinni biegać koło mnie, skoro mój Pan i Mistrz uniżył się tak bardzo? Wiecie, jest wspaniałą rzeczą być docenionym. Każdy z nas, Bóg chce, przecież On nas przez to docenił, pokazał, jak bardzo wartościowi jesteśmy w Jego oczach, jak cenni jesteśmy, bo za nas oddał swoje życie, poświęcił całego siebie. I dobrą rzeczą jest doświadczać, kiedy jesteśmy docenieni jeden przez drugiego i dobrze jest być docenionym. Ale też z drugiej strony musimy pamiętać i Słowo Boże do tego dzisiaj nas wzywa. Wyprzedzajcie się w okazywaniu sobie szacunku, poważania jeden wobec drugiego. Bądźcie tymi, którzy nie czekają, aż ktoś inny się przepasze, ale aby usłużyć sobie nawzajem. Wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Im bardziej się uniżam, im bardziej służę, to Bóg tym bardziej okazuje swoją łaskawość wobec twojego i mojego życia. I Bóg nas zaczyna wywyższać, nie my siebie. Bóg zaczyna nas wywyższać na oczach innych ludzi. I chociaż nasze wywyższenie będzie się różnić od wywyższenia naszego Pana, to na pewno będzie naszym udziałem. Udziałem tych wszystkich, którzy zajęli tą właściwą postawę, uważając drugich za bardziej godnych szacunku od siebie. W liście do Filipian 2:3, tam dalej jeszcze jest napisane, nie tylko uważajcie jedni drugich za wyższych, ale jest napisane, nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Słuchajcie, skoro te napomnienia są skierowane do nas wierzących, to znaczy, że te rzeczy nas dotykają. Czasami potrafimy się pokłócić, czy wierzący potrafią się posprzeczać o czasami głupstwa. Emocje biorą górę i później nagle gdzieś tam dobrze, jeśli następuje ochłodzenie emocji. Nagle mówią, co to jest? Dlaczego? Bez sensu. Albo przez wzgląd na próżną chwałę. W liście do Galacjan 5:23 Paweł na to samo zwraca uwagę Galacjanom. Nie bądźcie chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, czyli jedni będąc wobec drugich tacy wyzywający. O, ja jestem kimś. O, Bóg mnie może tak użyła. No, to jest głupie, dziecinne, to jest cielesne. To nie ma nic wspólnego z dojrzałością. Apostoł Paweł mówi tak, popatrzcie, w liście do Tesaloniczan, w 1 liście, w 2 rozdziale, mówi takie słowa, jak on traktował tym, którym służył. Zresztą Paweł wielokrotnie nazywa siebie sługą, sługą Chrystusa i sługą ludzi, Kościoła Jezusa Chrystusa. I w tym 1 liście do Tesaloniczan on mówi tak o sobie i o innych apostołach. 2 rozdział od 6 wiersza. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. To prawda, to prawda. Powinni być i powinni to poważanie, ten szacunek mieć, ale czy go mieli? Pamiętacie, co było w zborze koryńskim? Nawet zbór w Koryncie, który on przez głoszenie Ewangelii tych ludzi przyprowadził do Chrystusa, był ich duchowym ojcem.
Oni zamknęli zbór w pewnym momencie przed nim i nie wpuścili go. Ale tak to wygląda często w służbie. Ale on mówi tak, nie szukaliśmy tego. I chociaż jako apostołowie mogliśmy być, on mówi przeciwnie, byliśmy pośród was jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci, jak matka dosłownie. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby nikogo, dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świętobliwe, sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali, i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A więc niesamowity szacunek, niesamowita miłość, niesamowita troska była w życiu apostoła Pawła odnośnie tych, którym usługiwał. I apostoł Paweł nazywa siebie, że on jest, stał się ich sługą. On im usługuje podobnie jak jego mistrz. Jest ich sługą. Każdy z nas może ocenić, możemy ocenić samych siebie, swoją postawę wobec innych. Zadajmy sobie pytanie, czy często z rozmysłem staram się cenić kogoś wyżej niż siebie? A więc czy przekazuję jakieś słowa uznania, podziękowania, docenienia tego, co ktoś robi? I tutaj musimy być tacy wyważeni w tym, prawda, kiedy, jak. To musi być szczere i uczciwe. To też nie jest jakieś takie, wiecie, przesadne jakieś działanie, ale żebyśmy okazywali to przynajmniej od czasu do czasu, jeden wobec drugiego. Czasami jest tak, że w naszych domach jako dzieci nie słyszeliśmy często pochwały. Ciągle były wymagania, ciągle wysoko była postawiona poprzeczka przed nami i dzisiaj może być nam trudno docenić kogoś. Ciągle stawiamy mu coraz wyżej poprzeczki, on powinien być taki, taki. Nie dostrzegamy tego czasami małego dobra, które Jezus dostrzegał u swoich uczniów. Ale człowiek nie będzie się rozwijał w ten sposób właściwie, jeżeli ciągle będą przed nim wymagania, jeżeli nie będzie z naszej strony pochwały, czasami za drobną rzecz. Jeżeli jest tam też pokora, to myślę, że to będzie docenione w sposób właściwy i zrozumiany. A więc, czy jestem osobą, która okazuje szczere uznanie? Są ludzie, którzy wywyższają innych, chwalą innych tylko po to, aby oni, ci drudzy, ci chwaleni przez nich odpłacili tym samym. Genek jest tak fajnie powiedział, podrapię cię po plecach, jeśli ty mnie też podrapiesz. A więc ty mi zrobisz dobrze, ja ci też zrobię dobrze. I czasami jest tak, że mówię o niektórych postawach, że czasami ktoś jest nieszczery i kogoś doceni, pochwali tylko po to, żeby ten mu to zwrócił. O, ty też, to prawda, żeby mu tym samym oddał. Nie o coś takiego chodzi. Chcę, żeby ta osoba, jeśli chcę, wyrażam to, to chcę, żeby ona to wiedziała i nie oczekuje nic w zamian, że ona mi tym samym odda. Tak więc to szczere uznanie, dostrzeżenie w drugim tego, co cenne i wartościowe, to dużo zachęca tą osobę. Daje jeszcze większy impuls, aby ona wzrastała w tej akurat rzeczy, w tej cesze akurat, którą my dostrzegamy, doceniamy. Oczywiście niech to wszystko jest wyważone w sposób właściwy, szczere, uczciwe.
Bo też za dużo tego wszystkiego to też nie przyniesie dobrego owocu, ale z kolei brak tego też nie jest właściwy. A więc to napomnienie, uważaj innych za wyższych od siebie. Jeżeli z trudnością przychodzi ci powiedzenie komuś komplementu, cieszeniu się z czyichś sukcesów, to muszę zbadać samego siebie, zbadać swój charakter. Może bywało tak, że zawsze ty byłeś w centrum uwagi w swoim domu, w swojej rodzinie. Wszystko było nakierowane na ciebie i tobie w sposób taki już teraz naturalny, wynosząc to z domu, jest trudno, prawda, żeby docenić kogo innego. Albo jeżeli on jest ktoś inny doceniony, nie ty, to budzi w tobie to niewłaściwe emocje. Próbujesz rywalizować z tą osobą, żeby być takim albo jeszcze lepszym, żebyś to ty był pochwalony. I to świadczy o niedojrzałości i cielesności. Gdy przychodzi cię pokusa, aby sobie przypisać wszystko, co najlepsze, to powtarzajmy sobie ten werset, aby uważać innych za wyższych od siebie, aby nic nie czynić dla próżnej chwały. Drugi rodzaj może być chrześcijan, którzy mają trudności z wyrażaniem uznania i szacunku innym, gdyż cały czas czują taki głód uznania, szukania uznania dla siebie. Czyli nigdy nie czują się dostatecznie zauważeni i docenieni. Pomimo to, że dzieje się to w ich życiu, oni ciągle chcą więcej i więcej i więcej. Tak, na takim głodzie są. Głodzie uznania. Są chętni, gotowi ciągle do narzekania. A więc jeżeli ktoś w dzieciństwie nie doświadczył miłości i uznania, nie poświęcono mu wiele uwagi, on nie potrafi tego dawać drugim. On tego jest głodny, on tego jest spragniony. I to jest już problem taki i psychiczny, i duchowy. I człowiek musi tutaj świadomie podjąć kroki, aby się z tym uporać. Pamiętaj, że wielkość problemu nie ma znaczenia. Może będziesz potrzebował pomocy kogoś, do kogo masz zaufanie, który ci pomoże z tym się uporać, z tym takim szukania ciągłego uznania albo takiego koncentrowania się na sobie. Ale Bóg ma moc i pomoże ci, jeżeli do Niego się zwrócisz szczerze, się z tymi rzeczami, z tymi niewłaściwymi postawami uporać. Tak więc nie trwajmy w nieposłuszeństwie dla tego wezwania, że mamy wzajemnie wyprzedzać się w okazywaniu szacunku. Róbmy to w sposób zdrowy, trzeźwy, ale dający zachętę. Dostrzegajmy to, co jest dobrego, fajnego i od czasu do czasu wyraźmy to wobec tej drugiej osoby. I zobaczycie, że to będzie budować coraz większą też więź, ale też będzie ogromną zachętą, aby ta osoba motywowała siebie do tych dobrych rzeczy, do tych dobrych postaw. Nie pozbawiajmy się Bożego błogosławieństwa, które jest konsekwencją uznawania innych za wyższych od siebie. Franciszek z Asyżu, ja tak tylko hasłowo, ostatnie zdanie przeczytam, mówił tak, tak się modlił, spraw Panie, abym nie tyle szukał pocieszenia, co pocieszał, zrozumienia, co rozumiał, miłości, co kochał. Będziemy się modlić. Mamy budować jedni drugich. To się ma odbywać w sposób świadomy. Mamy wyraźne polecenia Bożego Słowa. Wiemy, że mamy Jego Słowo. Duch Święty jest nam dany. Nasz Pan Jezus jest z nami. I On mówi do nas, że powinniśmy z pewnymi postawami, cechami, które są w nas, z pewnymi reakcjami, abyśmy nie pozostawali, nie utwierdzali się w nich, ale prosili Pana i też podjęli walkę, aby się tego pozbyć, abyśmy byli od tego rodzaju postaw, uczuć, zazdrości, szukania właśnie swego,
tego, żeby inni ciągle byli skoncentrowani na nas i nam usługiwali, ale abyśmy zaczęli to zmieniać i nie tylko oczekiwali na pochwałę, ale też sami wyrażali od czasu do czasu innym, dawali słowa zachęty, słowa wdzięczności i doceniali tą drugą osobę. Chyba nic takiego, to jest tak jak takie dobre podlewanie kwiatka, prawda, i on rośnie, i dawanie mu trochę słońca, i on wspaniale w tym momencie rośnie. Chciejmy się modlić teraz, powstańmy. Chciejmy przez chwilę się modlić. Proś Pana, prośmy Pana, pomóż mi Panie. Zadajmy sobie pytanie, jak my w tym względzie funkcjonujemy, o czym dzisiaj mówiłem, bo chcemy w sposób świadomy budować Kościół i też w sposób świadomy pozwolić Słowu Bożemu i Bogu zmieniać nasze życie. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty mówisz do mnie przez swoje Słowo. Tak, Panie, dopomóż mi stawać się takim, abyś Ty był uwielbiony, wywyższony. Dopomóż mi być sługą, usługiwać, nie oczekując, Panie, aż ktoś dojrzeje, aż ktoś będzie inny, ale usługiwać tak, jak Ty usługiwałeś, Panie. A Ty sam, Panie, w łasce swojej też będziesz przemawiał do innych osób. Boże, daj mi w łasce swojej, daj mi, Panie, umieć wyrażać i doceniać braci moich i siostry moje. W imieniu Jezusa o to się modlę. Dotykaj się mojego serca. Daj mi, Panie, doświadczać coraz większej radości, kiedy inni są chwaleni, doceniani, zauważani, Boże. Tak oto się modlę. Dotykaj mojego życia i mojego serca. Ojcze, w imieniu Jezusa, o Panie, abym umiał, aby była w moim wnętrzu, Panie, autentyczna postawa pokory i szacunku, poważania wobec innych i radowania się z tego, że są oni bardziej zauważani. W imieniu Jezusa. Amen.